Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wojciech Król, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Poniedziałkowy letni poranek. Deszczowy, trochę. Wybory w Ródzie Śląskiej, Pański Okręg Wyborczy. Dokładnie. Pan zaskoczony, no już wynikami to już tak, o wynikach to już nie ma co mówić, bo to prehistoria, ale tak patrząc na to, jak tam rozgrywa się cała sytuacja. Ten wyścig o prezydenturę też Pana zaskoczyło? Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że Marek Wesoły odpadł w tej pierwszej rundzie. Nie, no skąd w ogóle? Skąd Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że poseł znany lokalnie w sumie Znany oczywiście lokalnie był, był w drugiej turze już w poprzednich wyborach samorządowych. Natomiast kiedy rozmawialiśmy z mieszkańcami Rudy Śląskiej, to jednak ten taki em, negatywny em, obraz Prawa i Sprawiedliwości no, dało się czuć i, i słyszeć. Więc w pewnym momencie rzeczywiście zaczęliśmy brać pod uwagę, że w drugiej turze spotka się dwóch kandydatów niezwiązanych z prawem i Sprawiedliwości. Pana, Ale to dwaj byli zastępcy prezydencji dziedzic. Ten sam elektorat, który się dzieli na dwie części i naprawdę pan wiedział, że nawet ta mniejsza część to będzie więcej niż to, co u zbiera Ja nie sposoby. powiedziałem, że wiedziałem, tylko że przypuszczałem i to dopiero w pewnym momencie, kiedy. Kiedy już było coraz bliżej wyborów, to dało się rzeczywiście czuć. Było widać też, jak wygląda kampania wyborcza. Co Pierończyk zrobił najlepiej w tej kampanii, że wygrał w pierwszej turze, turze Pańskim zdaniem? Przede wszystkim to, że był konsekwentny w tym, że szukał poparcia wśród mieszkańców Rudy Śląskiej. A nie wśród polityków, być może dla mieszkańców Rudy Śląskiej, niekoniecznie rozpoznawalnych? Dobrze że, nie, dobrze, że nie wystąpiło poparcie Platformy. To, to być może dlatego był taki dobry wynik. Czy rzeczywiście pan Pierończyk nie, nie prosił o poparcie Platformy Obywatelskiej? To struktury Platformy w Rudzie Śląskiej, czyli mieszkańcy Rudy Śląskiej, uznali, że to jest najlepszy kandydat, niezależny, bezpartyjny Michał Pierończyk. Natomiast w przeciwieństwie tutaj do pana Krzysztofa Mejera, który no bardzo żarliwie zabiegał o poparcie Platformy Obywatelskiej, bo rozmawiał i zarówno z Wojciechem Saługą, i z Borysem Budką, i wręcz momentami zakrawało to molestowanie, bo nawet w swojej desperacji wybrał się do Sopotu, żeby. Koczować wręcz pod domem Donalda Tuska i prosić lokalnych samorządowców o to, żeby umówili go na spotkanie. Proszę bardzo, Krzysztof determinacja, Krzysztof... determinacja w tym, żeby poparła go platforma Obywatelska, oczywiście była duża. Natomiast Mejer, my Krzysztof Majer mówi z kolei, że no, nie zaprzecza, że te rozmowy się toczyły. Nie wiem, czy pod domem y, polityka, jakieś polityka w Sopocie, czy w samochodzie, czy w pociągu, tym niemniej nic z nich nie wyszło, ponieważ platforma chciała po prostu za dużo, za dużo, za wysoka cena była tego poparcia. Czyli chodziło o stanowiska? Rzeczywiście z wielkim zdumieniem wysłuchałem tej wypowiedzi tutaj na antenie Radia Piekary. Krzysztof Meyer rzeczywiście takie zdanie powiedział i no byłem wielce tym zdziwiony, bo wiem, jak bardzo mocno zabiegał o poparcie Platformy Obywatelskiej. No może nie jak zwracał się z pazernikiem? <gry> Panie redaktorze, no mogę tutaj powiedzieć na, na antenie Radia Piekary nawiązując do wypowiedzi Krzysztofa Mejera, że o no, stanowiskach mowy raczej tutaj nie było. Natomiast Krzysztof Mejer między innymi prosił nas o wsparcie finansowe, o to, żeby Platforma Obywatelska sfinansowała jego kampanię wyborczą. Więc jeśli mówimy o jakiejś pazerności, to proszę do nas raczej nie mieć o to pretensji. Wojciech Król, poseł Platformy Obywatelskiej jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do Dziękuję. Zobaczenia. Do usłyszenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Wojciech Król, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień jest dobry, z nami. witam ponownie. Poseł z Rudy Śląskiej, między innymi. E, między innymi. Między innymi e, I o Rudzie Śląskiej rozmawiamy, właśnie. I między innymi z Piekar Śląskich. I między innymi z Piekar Śląskich, to ten właśnie okres wyborczy. Panie proszę, czemu wy, tak patrząc jeszcze z lotu ptaka na to wszystko, czemu wy właściwie nie mieliście swojego kandydata w Rudzie Śląskiej albo tego jednego kandydata w takim rzeszowskim scenariuszu, który marzył się wielu politykom, również Platformy? Braliśmy pod uwagę również wystawienie w tych wyborach kandydata Platformy Obywatelskiej. Natomiast tutaj szanowaliśmy zdanie struktur Platformy w Rudzie Śląskiej. Ta struktura nie jest mała rozmawialiśmy z nimi, rozmawiał zarówno przewodniczący Borys Butek, jak i przewodniczący Wojciech Saługa. Nie jest też dużo, no tam macie jednego radnego. Mamy radnego, ale za to mamy radną wojewódzką, która jest szefem struktur. Jest to sama marka w sobie w Rudzie Śląskiej. Wieloletnia radna jest zaangażowana w samorząd... Wojewódzki Uczula Koszucka. I szanujemy jej zdanie, szanujemy zdanie również innych członków Platformy Obywatelskiej w Ródzie Śląskiej. To są mieszkańcy Ródy Śląskiej. Jeżeli oni uznali, że najlepszym kandydatem w ich opinii będzie Michał Pierończyk, to trudno, żebyśmy z nimi polemizowali. No, Platforma Obywatelska podejmuje decyzję od dołu do góry, a nie od góry na dół. No, trudno, żeby a, Warszawa decydowała, kto będzie kandydatem. Ale a rybnik, na przykład, bo wasi członkowie również, sam, znani samorządowcy, nie tylko w regionie. Prezydent Sosnowca, prezydent Rybnika. Eee, no to tak przede wszystkim z tych, którzy mają legitymację Platformy, poparli przed pierwszą turą Krzysztofa Mejera, właśnie. Oczywiście no, samorządowcy zrzeszeni w ramach ruchu, tak dla Polski, udzielili poparcie Krzysztofowi Mejrowi. No nie wiem, czy. Tak trochę żartobliwie, ale nie, no nie wiem, czy poparcie prezydenta Sosnowca w tak śląskiej rudzie było pomocne Krzysztofowi Mejerowi. Natomiast jakby rozumiem intencje. No, ruch samorządowy tak dla Polski powstał z takiego obrzydzenia dla polityki Prawa i Sprawiedliwości w samorządzie. Wiem, Myślę, że Krzysztof, ale... Krzysztof, Krzysztof Mejer zakładał, że spotka się w drugiej turze z Markiem Wesołym i że to będzie kampania antypis. No Okazało się inaczej. No, i dzisiaj już nie widzę specjalnego zaangażowania samorządowców w, w kampanię wyborczą w Rudzie Śląskiej. Dzisiaj decyzja należy wyłącznie do mieszkańców Rudy Śląskiej. To oni powinni zdecydować. Chciałbym, oni zdecy, żeby, chciałbym, żeby samorządowcy też szanowali ideę samorządu, czyli samorządzenia. I trudno, żeby prezydenci innych miast no, decydowali za, to, za, za mieszkańców Rody Śląskiej. No, nigdy tak nie będzie. No, prezydent Sosnowca musiałby się przeprowadzić do Rody Śląskiej, żeby zagłosować e, w tych wyborach. Natomiast o ile pamiętam, jeszcze przed pierwszą turą sam Donald Tusk też poparł Krzysztofa Mejera. Nie poparł Krzysztofa Mejera. Mam zaufanie do tych, którzy poparli Krzysztofa Mejera, i zrobię wszystko, żeby tak druga część wypowiedzi opozycja miała jednego kandydata. No, je, to drugie się, jak wiadomo, nie spełniło. To pierwsze jest, dla, jak dla mnie, takim miękkim poparciem, właśnie udzielonym e, temu kandydatowi. Ja słyszałem całą wypowiedź przewodniczącego Donalda Tuska, bo napadła tutaj na, na Śląsku. E, oczywiście trochę zaskoczony pewnie e, takim e, drążeniem tematu powiedział, że no ma zaufanie do samorządowców i z tego względu ta kandydatura jest brana pod uwagę, bo była brana pod uwagę, no ale no z pewnych powodów. A przede wszystkim ze względu na zdanie struktur w Rudzie Śląskiej nie zapadła taka decyzja i Platforma Obywatelska, jeszcze raz podkreślę, nie udzieliła poparcia Krzysztofowi Mejerowi, ani Donald Tusk takiego poparcia, poparcia nie wyraził. No, wprost oczywiście nie, zresztą w ogóle Platforma nie zajęła w tej sprawie żadnego stanowiska, natomiast e, gdy Borys Budka już po <laughs> pierwszej turze, rozstrzygnięciach z pierwszej tury mówi, że cieszy go sukces Pierończyka i liczy na e, zwycięstwo, <laughs> jego zwycięstwo w drugiej turze, to, to rozumiem, nie ma zaufania do tych, którzy poparli Mejera. No, trzeba byłoby zapytać Borysa Budkę. No, ja nie mam szczególnego zaufania do kandydata, który dzisiaj fotografuje się z Radnym Sprawa z i Sprawiedliwości, a jeszcze chwilę temu do samego końca zabiegał o poparcie Platformy Obywatelskiej, argumentując, jak brzydzi się Pisem. No, więc no, muszę powiedzieć, że ze zdumieniem, kolejny raz. Zaobserwowałem e, zaangażowanie tutaj takie absolutnie niespójne e, Krzysztofa Mejera, bo m, zabiegał, wiem co, co mówił, jak argumentował i kiedy zaczął zabiegać o poparcie. Platformy Obywatelskiej. Naprawdę pana dziwi. Tak tak pa, dziwi Nie tak, że, że, czysto... że ma odwagę fotografować się z politykiem Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli parę dni temu jeszcze mówił nam zupełnie co innego. Wie pan, tam do wzięcia i być może to zadecyduje, ta grupa zadecyduje o losach tych wyborów, do wzięcia jest 8 tysięcy głosów, które. 8 tysięcy ludzi, których, którzy zagłosowali na Marka Wesołego, to najczęściej, jak sądzę, są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. No, dziwię się, że pan się dziwi, jakby patrząc na, na tego typu krok, jakkolwiek pewnie zaskakujący dla wielu również w Ludzie Śląskiej. Nie będzie to na pewno jeden do jednego. Z pewnością te 8 tysięcy głosów nie, nie przypadnie jednemu z kandydatów. Mamy dwóch kandydatów bezpartyjnych, Krzysztofa Mejera i Michała Pierończyka. Jeden z nich zabiegał o poparcie Platformy Obywatelskiej i nie dostał. Drugi. Nie zabiegał i dostał. Nie zabiegał, a dostał bardzo szerokie poparcie w samej rurze śląskiej. A będzie, to jest istotne. Będzie, będzie takie przed drugą turą, żeby wszystko było jasne, być może, oficjalne poparcie Platformy dla Pierończyka. Nie, nie sądzę, że będzie oficjalne poparcie. Ono do niczego nie jest potrzebne. Mieszkańcy. A z czego to wynika? No może, on nie chce, może on nie decyzję. chce tego poparcia od Pan, was? Myślę, że gdyby, gdyby była sytuacja taka, że jednak mielibyśmy kandydata w drugiej turze Sprawa i Sprawiedliwości, to, to z pewnością można byłoby liczyć na to, że wypowiemy swoje zdanie bardzo głośno, kierując do swojego elektoratu. Natomiast dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Mieszkańcy Rudy Śląskiej z pewnością już wiedzą, na kogo oddadzą swój głos i jestem przekonany, że będzie to dobry wybór. Pieranczek był zastępcą Grażyny Dziedzic, podobnie jak Mejer zresztą. Dokładnie tak. Tej Grażyny Dziedzic, z którą e, rudska platforma e, wojowała przez dekadę. Tutaj musimy też wziąć pod uwagę to, że jednak trochę się zmieniło w strukturze w Platformy w, no, w Rudzie Śląskiej. No tak. W pewnym zostały te struktury rozwiązane. Na czele Platformy stanęła Szula Koszucka, e, której, do której mamy tutaj absolutne zaufanie. Tylko i wie pan, i że niewiele nie 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 zmieniło to, jeżeli chodzi o stosunki Natomiast, wie pan, no... Platformy i, i, i obozu Grażyny Dziedzic. To, że współpraca była trudna, to jakby jest oczywiste. Wiemy o tym. Ona nie była y, y, łatwa, ale myślę, że mieszkańcy y, pewnie wielokrotnie rozumieli to stanowisko, które wyrażała Platforma Obywatelska. Pan, pan wybaczy, ale, mamy, ale mamy, jaka mamy współpraca? Dzisiaj, Wy próbowaliście ją Janice... odwołać, Basia, próbowaliście odwołać Grażyny Dziedzic. Ja nie chcę mówić o nie świętej pamięci, grażynie dziedzic, no bo jakby nie będzie ona dzisiaj oceniana przez, przez, przez nas, przez polityków. Nie ma, niestety, stało się tak, że nie będzie miała możliwości również poddać się weryfikacji wyborczej. No tak się stało. No zmarła, chorowała. Yy. I, i, I myślę, że ten temat należy zakończyć. Nie chciałbym wracać do, do polityki Grażyny Dziedzic i do tego, co się działo Panu w Gdyni Śląskiej. Uświadomię tylko, że wotum rozdaniem. zaufania dla niej, między innymi wasi radni, uchwalili dopiero po, po jej śmierci. Wcześniej właściwie sytuacja była taka, że mieliście znaczy Rada Miasta miała w ręku wszystkie karty, żeby zadecydować o referendum odwołującym prezydent Dziedzic. Prawo wotum, zaufania jest prawem, udzielenie bądź nieudzielenie prawem radnych miasta Ruda Śląska i do nich należy decyzja i trudno mi to komentować. A wie pan, bo dzisiaj mówi pan tak. Jestem zdumiony tak, poparciem radnego z Rafał Kędziora z Rudy Śląskiej, który poparł Mayera, Natomiast wy w Rudzie Śląskiej to. Jakby to powiedzieć, no nawet z pisem zawarliście pakt przeciwko swego czasu przeciwko właśnie obozowi prezydent Dziedzic. Więc Ale wie pan, jak to bywa w polityce. Ja już o tym powiedziałem, że sporo się zmieniło w Rudzie Śląskiej i Platforma wyciągnęła wnioski z tego, co się tam działo. A to nie I mogliście się przez na Pierończyka dogadać wcześniej, skoro tak go cenicie? Z kim się dogadać? Pierończykiem, który był zastępcą Grażyny Dziedzic przez kilkanaście lat. Ale w jakim momencie się dogadać? i w, w którymś momencie sprawie? kryzysu, no, skoro tak go cenicie jako kandydata, żeby zażegnać ten, ten, ten impas, który trwał w Rudzie, w samorządzie ludzkim przez wiele lat, m.in. Ja z Waszego powodu? Ja że odbyły się rozmowy z, z członkami Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej po tym, jak wiedzieliśmy, że te wybory przedterminowe się odbędą i wtedy członkowie Platformy Obywatelskiej wyrazili swoje zdanie. No, wcześniej nie było mowy o tym, że e, kandydatem będzie e, kandydat X bądź Y. Grażyna Dziedzic była prezydentem e, i nie było potrzeby, żeby o tym e, wówczas rozmawiać. I taki... ja myślę, żeby jeszcze albo państwu bardziej e, zagmatwać cały ten obrazek, gdzie jest kto z kim w Rudzie Śląskiej, to ostatni prezydent Rudy Śląskiej z, z legitymacją Platformy Obywatelskiej, Andrzej Stania, przed pierwszą turą wyborów, mówił, że najlepszym prezydentem Rudy Śląskiej będzie Marek Wesoły Spis. E, proszę wybaczyć, ale, ale pozostawię to bez komentarza. Tak czy inaczej, jeszcze patrz, spoglądając na rozstrzygnięcia z tej pierwszej tury, dlaczego Pańskim zdaniem. No, znany lokalnie z przeszłością w samorządzie, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marek Wesoły, odpadł w pierwszej turze? Po pierwsze był słabym kandydatem. Po drugie myślę, że jest dzisiaj ofiarą również polityki Prawa i Sprawiedliwości. Czujemy przesilenie politykom PiSu. Coraz więcej obywateli, obywatelek ma świadomość tego, że dzisiaj konsekwencje polityki PiSu są szkodliwe dla gospodarki, szkodliwe dla gospodarstw domowych, ludziom żyje się coraz gorzej, społeczeństwo się ubożeje i dzisiaj widać skutki, Polityki PiSu. Nie chcę panu i, dlatego, stroju, i ale... dlatego Marek Wesoły y, uważam, nie wszedł do drugiej tury. Być może. Tylko czemu tego na przykład w sondażach nie widzę? Ja rozumiem, że Ruda Śląska. Znaczy, Polska to nie jest Ruda Śląska, żeby to jakkolwiek to zabrzmi. E, może, żeby to tak wyjaśnić. A dlaczego tego nie widać w sondażach? Tego przesilają. Panie, panie redaktorze, kilka dni przed wyborami w Rudzie Śląskiej. Przypomnę, że był artykuł w jednej z gazet, że z sondażu, i to z poważnej pracowni, wynikało, że Marek Wesoły wejdzie jako pierwszy do drugiej tury, zanim będzie Krzysztof Meyer, a jako trzeci będzie Michał Pirończyk. Okazało się zupełnie inaczej, właściwie odwrotnie. Więc myślę, że sondaże są sondażami, natomiast prawdziwym sondażem są wybory, i na te wybory trzeba będzie zaczekać. Prawdopodobnie odbędą się w konstytucyjnym terminie. Parlamentarne, parlamentarne tak, tak zakładamy na dzień dzisiejszy, rozmawiając też na korytarzach zajmowych. Co, coś tutaj budzi wątpliwości. Ten termin przesunięcie tego terminu to jest w ogóle jakaś sprawa. Nie słyszałem no, samorządowe, owszem, to nie kadencji. No można skrócić słyszymy, kadencję, roku... można skrócić Aha, kadencję w, ten sposób. w ten sposób. Ja nie mówię o wydłużeniu, bo okay. wydłużenie kadencji parlamentu jest niemożliwe, chyba że byłby wprowadzony jeden ze stanów wyjątkowych. To wtedy konstytucyjnie ten termin się wydłuża. Natomiast zakładam, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie: wybory parlamentarne, że Prawo i nie, nie odważy się skrócić tej kadencji, że jednak do samego końca będą chcieli trwać. Myślę, że co najwyżej wezmą pod uwagę wydłużenie tej kadencji poprzez stan wyjątkowy, bo pewnie takie pomysły też w niektórych głowach szalonych się rodzą. Ale nawiązując jeszcze i kończąc ten wątek. Tak jak pan powiedział, że może nie widać tego w sondażach. Nie, no no ja nie, widzę w sondażach, ja widzę widać. tendencję. Tendencja jest taka, że PiSowi spada, opozycji to poparcie wzrasta, w tym Platformie Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Dzisiaj jest, no PiSem a Platformą jest różnica kilku procent. I chciałbym, żeby to się oczywiście nie, nie było tak jak w Rudzie Śląskim, że PiS odpadnie. Nie, nie sprawdzimy tego, natomiast gdyby dzisiaj albo jutro były wybory parlamentarne, wygrywa je Prawo i Sprawiedliwość. Jakby jest to bezsporne, to, to, to przetestowaliśmy to kilka razy tato, przez ostatnich 8 lat. Niekoniecznie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że elektorat dzisiaj, ten zmęczony Prawem i Sprawiedliwością jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby Pójść na wybory. Natomiast elektorat PiSu jest zdemotywowany do pójścia do urny i wrzucenia kolejny raz głosu z zaznaczoną partią Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ ta partia ich zawodzi. Jeszcze może nie są do końca przekonani że to jest wyłączna wina PiSu, bo oglądają telewizję publiczną i wierzą w ten przekaz, ale ich motywacja spada, ponieważ żyje im się coraz gorzej. O tym wie również Prawo i Sprawiedliwość, bo takie badania prowadziła Rozumiem. i wie o tym, Wciąż... że ich elektorat jest dzisiaj zdemotywowany. Być Więc może, być może Platforma wystarczy on, on na to, żeby wygrać Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską, co yy, dla was yy, powinno być również mocnym sygnałem ostrzegawczym, ale to takim od 8 lat mniej więcej on, on u was trąbi w biurach? nie wiem, czy dzisiaj, jest jakiś efekt. dzisiaj to poparcie między, różnica między poparciem pisu i platformy jest niewielka. Jeżeli są wybory, to jest kampania wyborcza i wtedy jest szansa na to, żeby też w sposób taki bardziej skondensowany, intensywny rozmawiać z ludźmi i przedstawiać swój program, argumenty, odbywają się debaty. Być może wtedy te kilka procent jednak Platforma Obywatelska jeszcze by zyskała, ale już również weźmy pod uwagę ten scenariusz, o którym mówi przewodniczący Donald Tusk, o którym mówi Platforma Obywatelska od samego początku, że opozycja powinna startować razem. I jeden z ostatnich sondaży wskazywał, że jeżeli opozycja startowałaby razem, to mielibyśmy większość konstytucyjną. Gdyby. gdyby. Wczoraj, wczoraj czy w sobotę przewodniczący Lewicy, Odzim Mieszczarzasty, właściwie dał do zrozumienia, zrozumienia, że wszystko zaczyna się, życie zaczyna wam się układać. Po stronie opozycji wspólny rząd. Skoro wspólny rząd, to być może zaraz dowiemy się o wspólnej liście. To jak jest naprawdę? Myślę, że przede wszystkim trzeba wczytać się w słowa wypowiedziane przez władze. Chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę Władimir Szczerzasty nic nie powiedział. Chcę powiedzieć, że Władimir Szczerzasty powiedział coś, o czym słyszymy od dawna, że opozycja. Um, liderzy opozycji doszli do przekonania, że y, zostanie wybrany najlepszy scenariusz. Doszli Ten, do przekonania, e, że zostanie wybrany najlepszy scenariusz. Przed wyborami. Rozumiem. Natomiast y, no, my stoimy na stanowisku od samego początku, że wspólna lista natomiast wśród y, naszych potencjalnych koalicjantów, partnerów y, y, po stronie opozycyjnej jest y, różne przekonanie. Ale myślę, że jeszcze jest czas na to, żeby ich przekonać do tego, żebyśmy wspólnie wystartowali. No dobrze, małe biuro bukmacherskie, w takim razie, jeszcze na koniec. To gdyby pan miał na to postawić swoje pieniądze, to najbardziej prawdopodobny według pana scenariusz to jest, który. Taki, że wygrywa platforma no obywatelska. To no Wiadomo, sama. wiadomo, ale w jakiej konfiguracji? Wspólny, jeden front. Jako koalicja obywatelska, yy, która, która dzisiaj funkcjonuje w Parlamencie. Czyli trzy, trzy listy takich. Yy, czy dzisiaj, jeżeli miałbym obstawić, to, 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 to tak bym rzeczywiście postawił, ale wierzę w to nadal i będę kibicował temu, żeby opozycja startowała razem. Mm, to jeszcze na koniec mysłowice, w których szkoły się walą przez szkody górnicze. E to nie jest historia, zdaje się, sprzed kilku tygodni czy kilku dni. To co należało albo należy zrobić z, 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 tym, z tym przypadkiem? No, decyzję o budowie nowej szkoły w dzielnicy Laryszk podjął poprzedni prezydent Edward Lasok. To on zlecił projekt budowy nowej szkoły i taki projekt wówczas jeszcze podczas jego kadencji powstał. Szkoda, że ta budowa mimo że pieniądze zostały zabezpieczone, bo decyzja o budowie szkoły zapadła również głosami Koalicji Obywatelskiej, bo to radni zdecydowali o tym, że ta szkoła ma być nowa, wybudowana ze względu na stan techniczny budynku, na szkody górnicze, na przechył tego budynku. No tak się nie stało do dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że, że ta budowa jak najszybciej ruszy i że nie będzie trwała ona trzy lata, jak zapowiada prezydent, bo chyba przekop Wiślanej trwał trzy lata, więc chciałbym, żeby szkoła w dzielnicy Dariusz powstała no, w ciągu roku, a nie w ciągu trzech lat. To jest po pierwsze. Po drugie, no, ja oczywiście rozumiem decyzję prezydenta. Jeżeli zagraża e, stan techniczny zdrowiu i życiu e, uczniów, nauczycieli, e, no to bezwzględnie należy zamknąć szkołę. Szkoda, no bo nie trudno przewidzieć, no wie pan, Jeżeli się zleca ekspertyzę, w tym się zadaje pytanie, czy stan techniczny pozwala na to, żeby dzieci się uczyły w tej szkole, no to jakby zakładam na logikę, że spodziewamy się, że odpowiedź może również paść, że nie. No dlatego no, tak mówię, nie jest to problem sprzed kilku tygodni, tylko znany, szkoda, znany w Mysłowicach od dawna. Taka ekspertyza nie trafiła w ręce władz miasta podczas trwających wakacji. A dopiero decyzja o zamknięciu szkoły zapada dwa tygodnie po tym, jak mamy rozpoczęcie, mieliśmy rozpoczęcie roku szkolnego, to pytam się, jeżeli stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, to co te dzieci i ta młodzież robiła przez dwa tygodnie w tej szkole? Na to pytanie trzeba sobie również odpowiedzieć. Panie pośle, na koniec, ostatnie pytanie. Czy to jest kolejny argument, jeden, znaczy nie wiem, czy jeszcze są one potrzebne, przeciwko budowie nowej kopalni w Mysłowicach? No, oczywiście, że y, y, szkoła w dzielnicy Laryż jest jednym z efektów eksploatacji górniczej, i y, mam nadzieję, że prezydent y, też publicznie y, wycofa się z, z tego pomysłu budowy szkoły. Aczkolwiek powiedział, że szanuje tutaj zdanie. Yy, mieszkańców i wycofa się z jakiego pomysłu? wycofa się z pomysłu no bo jednak bardzo mocno lobbował, kibicował budowie nowej kopalni w Mysłowicach. No nie, no ale potem już wielokrotnie tak, prezentował dlatego, zupełnie dlatego, odwrotne stanowisko, więc to tu jeszcze prostować. dlatego tutaj rzeczywiście no może rzeczywiście powiedział coś takiego, że, że zmienił zdanie w, te, w tej kwestii więc jedyne co mi pozostaje to żeby słowa dotrzymał Wojciech Król poseł platformy obywatelskiej był dziś z nami dziękuję, dziękuję bardzo Dziękuję serdecznie pozdrawiam Miłego dnia do zobaczenia do usłyszenia